Cześć, witam. Dzisiaj zabieram Was do oto tego obiektu, który znajduje się u mnie za plecami. Jest to stary zakład chemiczny, który powstał w 1946 roku, jak dobrze pamiętam, a swoją, że tak powiem, przygodę, funkcję zaczął pełnić w 1951 roku. Z tego co wiem, są tu niektóre obiekty, które można jeszcze zobaczyć. W tym momencie jest ten obiekt powoli sprzedawany, bo jest dzielony na hektary, które można sobie kupić, jak jakieś firmy potrzebują. Więc mam nadzieję, że jeszcze coś zostało, więc zapraszam i chodźcie ze mną. Z tego co wiem, jest ten obiekt pilnowany. Się będzie można dogadać, ale z drugiej strony można trafić na miąższe, który będzie strażył psami. Nie widać było wejście od razu na dach, ale nie zamierzam wchodzić, ponieważ jest tutaj ochrona, więc tym bardziej nie powinienem tak kombinować. O, to jest od razu pierwszy obiekt. Co tu jest? Kraśnica proszkowa, sposób użycia. Więc zaczynamy. Widać, są poniszczone. Nawet nie wiem, co to jest tak naprawdę. Ale jak wspomniałem, był to zakład chemiczny, który swoją produkcję zaczął od produkcji siarczanu, fosforanu siarczanu, jak dobrze pamiętam. A to chyba były jakieś szatnie. Przynajmniej tak to wygląda. Musiałem zejść od tyłu, bo od głównego wejścia po prostu już było, że tak powiem, widać, jakby ktoś był w budce i pilnował tego. Zwolałem zacząć od drugiej strony i przynajmniej jeden budynek sobie zwiedzić, zanim ktoś mnie wywali. O, baterie albo jakieś pompy paliwa małe. To była jakaś maszyna z tą stała. Jak dobrze widzę, ale chyba będę musiał zmienić trochę opcje, możliwości, żeby było cokolwiek widać. Tutaj butelki, tutaj bardzo dużo rzeczy, jakaś skrzynka, jakieś, nie wiem, jakiś sprzęt elektryczny. Ale widać, że tutaj bardzo, bardzo dużo rzeczy jest. A nie chcę też wchodzić, bo mam mało czasu. Ale tak przeglądam. Okej, mogę iść dalej. Nie chcę świecić po oczach. Jak mówię, to były łazienki. Tak, nie chcę świecić po oknach, bo będzie wtedy mnie na pewno widać i skończy się to szybciej niż zacząłem. Więc w sumie muszę wnieść na pięterko. Ale jak widać, jest tu pełno dokumentów. Dziennik. Dzienniki. No tak wchodzę, nie patrzę, czy kogoś tu nie spotkam. Dobry jestem. O proszę. System pierwszy, system drugi. Tu były jakieś takie jakby komputery. Dobra,
zobaczyłem, że moja lampa nie ma takich możliwości, jakie bym chciał, więc muszę tą lampą nagrywać. A tu mamy dźwignię, które do czegoś służyły. A tu jakie bezpieczniki. Oboju. Tam też. Masakra. A tu jeszcze są oznaczenia. O, proszę. Tak jakby elektrownia była. No. Co to jest? Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej. Takich dokumentów tu jest pełno. Idziemy jeszcze z tej strony. To jest to samo. Przez całą długość. Bardzo ciekawe. Żałuję, że tak późno tutaj przyjechałem. Ale no, nie miałem możliwości, jak się wybrać więcej. Tutaj chyba się sufit zawalił. Albo to były półki. Tutaj stara klawiatura. Biurko, kwiatki, balkon. Tutaj jest też jakieś szafki. Stara drukarka. I tu kolejne łazienki. Jakieś pomieszczenie biurowe. Jeszcze. To było miejsce na internet. Gniazdko dla ptaszków. Dobrze. Pomieszczenie biurowe. Dach jest, sufit jest w trochę ciężkim stanie. Ale ciekawi mnie, co tam dalej jest. Teraz, żeby nie świecić na okno. O. Jakieś stare dyskietki. Bo w najlepiej zachowanym miejscu jesteśmy. Są wszędzie. O, biuletyn regulacji energetyki. Proszę bardzo. Zakład chemiczny, ale jeszcze jest powiązany z elektryką. Gospodarka paliwami energetycznymi. O. Dobra, wychodzimy z tego budynku. Z tego co wiem, ten jest naprawdę przeogromny. I potrzeba na niego sporo czasu, żeby cokolwiek tutaj zwiedzić, bo on sięga aż tam i tak idzie po całości. Bo zacząłem od budynku, który był najbliżej, żeby mieć w ogóle jakikolwiek materiał, zanim ktokolwiek mnie złapie. Ale miejmy nadzieję, że nic takiego nie będzie. Było tutaj ciekawie też. A głównie dlatego, że... A co to? Jakieś sprzęty dalej. Dobra, idziemy dalej. Głównie było... Chodziło o to, że w ostatnim czasie, 3 lata temu, przez innych ludzi, którzy tu odwiedzali ten teren, było to, że były znalezione tutaj zwłoki zwierząt obok jezior i tak dalej, zbiorników wodnych, gdzie prawdopodobnie były batale ciężkie i było o tym głośno jakieś 3 lata temu, ale wszystko, że tak powiem, zostało zatuszowane. Dobra, jak widać, tam mamy kolejny budynek i tu mamy kolejne. I tam jeszcze jeden, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo już się ściemnia strasznie. Cały czas oglądam się za siebie, czy nikogo za mną nie ma, czy nie idzie ochroniarz, albo nie biegną psy, ale na razie jest ok. Więc generalnie spróbuję użyć teleportacji, żebyśmy się znaleźli już przy kolejnym budynku, żeby właśnie zanucać moim spacerkiem. Więc do zobaczenia. Chyba teleportacja się udała, bo jesteśmy przy kolejnym budynku.
gdzie widzę, że można wejść tam na samą górę, bo były schody, ale zobaczymy, czy jest możliwość w ogóle dostania się do tych schodów, bo budynek, z tego co widzę, już jest trochę, tu macie gruz, rozwalony, ale zobaczymy, lecimy. Tak jak wspomniałem, godzina już swoje robi, a tu mamy pełno gruzu, a tam było wejście i schodkami do góry można było się dostać, ale nie wiem, czy się dostaniemy, ale no, spróbuję, szczególnie, że mam rękę cały czas jedną zajętą. Dobra. Ale patrzę na ten budynek, to nie wiem, czy chcę aż tak ryzykować. Ale co nie zrobię głupiego, tak nie spróbuję. O, tu zejście do piwnicy, gdzie nawet nie mam zamiaru schodzić. O kurde, zaraz wam coś pokażę. To było lepsze wejście. No tu czajmy sobie teren. Tu było wejście. Dobra. To wchodzimy do góry. Ponieważ widoków już nie będzie. Fajny. Ale... O Jezus. Ale... Chciałbym spróbować. Może coś ciekawego będzie. Z tego co mi wiadomo, miejsce te zostało uruchomione, tak jak wspomniałem, w 1951 roku, gdzie rozpoczęli właśnie produkcję kwasu siarkowego. A jednym z głównych przyczyn produkcji właśnie kwasu siarkowego była możliwość wykorzystania już uzbrojonego terenu po niemieckiej hucie miedzi. Następnie w latach 69-79 uruchomiono instalację produktu kwasu fosforowego, dzięki czemu był jednym z producentów składu, który był wykorzystywany głównie do produkcji detergentów. Powiem wam, że nie ma sensu marnowania czasu na to, żeby się dostać do góry, bo tu mamy schody, tu, ale nic nie będziemy widzieć, szczególnie, że widok o tej godzinie już nie będzie taki, jaki powinien być. Przez ten krótki spacerek mogę wam po prostu powiedzieć też, że obiekt ten upadł w 2006 roku bodajże, jak dobrze pamiętam. Firma, która dostarczała tu energię, zgłosiła upadłość tego obiektu, całego tego zakładu chemicznego, ze względu na to, że byli niewypłacalni. I sąd rejonowy uwzględnił tą upadłość i od 2006 bodajże zakład chemiczny już nie funkcjonował. Następnie w 2014 większość budynków zostało zburzonych, ponieważ dla bezpieczeństwa obstawiam, żeby się ludzie nie kręcili. I dodatkowo w 2018 część terenu została sprzedana innej firmie. Więc tak wygląda cały zabieg tego całego obiektu. A my już dochodzimy do kolejnego budynku, więc do zobaczenia. No to dotarliśmy. Jestem zbroniony. Nie dziwię się. Ale patrzcie, jaka wielka hala to była. Ciężko jest określić teraz telefonem cały okaz tego budynku. Ale była bardzo duża. A godzina i to, że słońce zachodzi coraz bardziej, nie sprzyja. Patrzcie na... No jest, nic nie zobaczycie. Dobra. Smokę tu oświetlam. Tu ludzie petardami strzelali. Sylwester tu na pewno ktoś obchodził. Więc przejdziemy szybko ten budynek. To tylko wielka hala, w której pewnie były rzeczy, znaczy zbierane materiały, które tutaj były produkowane po prostu.
schody do góry, ale nie sądzę, byśmy mieli czas na to, żeby zwiedzać, ponieważ pogoda, godzina robi już swoje. Ale tak naprawdę, jak widać, obiekt jest niesamowity, duży, bo tu są jeszcze magazyny, tu budynek kolejny i tam budynki kolejne. Ale ja w tym momencie wracam, bo już i tak nic nie nagram, a jedynie będzie ciemno. Będzie widać ciemność. Więc w sumie w tym momencie mogę Was pożegnać. Ja idę do auta. Żegnam Was w tej hali. Myślę, że tu pojawię się jeszcze raz, żeby nagrać to wszystko w dzień. Mimo, że w większej ekipie, żeby po prostu ogarnąć to wszystko. Z też innym sprzętem. Więc tymczasem zachęcam Was do subskrypcji, lajkowania, zostawienia komentarza i czekać najlepiej na kolejne materiały, które myślę, że będą się pojawiać częściej, ale to wszystko zależy od Waszego zaangażowania, jak i od tego, czy będę miał więcej czasu. A tymczasem do zobaczenia i szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam.